Cześć, przede mną stoi Toyota Avensis T25, w której to postaram się dzisiaj zamontować zestaw czujników parkowania z tyłu oraz z przodu. No i to jest taki zestaw czujniczków parkowania, który będę montował w tej Toyocie. Składa się właśnie z tego wysilacza, centralki, co to jest, filter fuse box. Jakiś filterek przeciwzatłoceniowy. To jest chyba... Co to jest? Wiertełko. Otwornica. No i czujniczki. Każdy jest podpisany FA. No muszę rozkminić teraz, o co tutaj chodzi w tej instrukcji. Ale widzę już, że każdy czujnik ma... jest podpisany. No i dobra, będziemy działać. Będę informował i nagrywał to w dalszej części programu. O, jest tutaj nawet włączniczek do tych przednich czujników. W razie jakby wariowały w jakąś śnieżycę czy coś, to po prostu można wyłączyć. Jak widać, wymontowałem już lampę, ponieważ zacząłem się już przygotowywać do montażu tych czujników. Te czujniki będą się znajdowały z tyłu zderzaków w czterech miejscach. Przewody przeprowadzę tutaj przez tą groć wejście do lampy. Następnie plan jest taki, by przeprowadzić te przewody prawą stroną pojazdu. Tutaj już mam rozebrany schowek, ponieważ jest tutaj przejście do grodzi silnika. Przeanalizowałem, iż przejście do z grodzi silnika do wnętrza jest najlepszą opcją w tym miejscu, puszczenie przez gumową tam przegrodę. No i za chwilę pokażę Wam mniej więcej, jak to będzie wyglądało dalej. Słuchajcie, na krótko podłączyłem, żeby zobaczyć, o co tu chodzi. I teraz tak, ACC stały plus po zapłonie. Ten biały, ten brake light będzie pod tylną żarówkę cofania jeszcze podłączony, żeby wzbudzać czujniki z przodu. Teraz właśnie jest podłączony tak, jakbyśmy po prostu z hamulcem dojeżdżali. W razie jakiegoś opadu śniegu można po prostu tym przełącznikiem wyłączyć, żeby on po prostu się nie, co? Nie aktywował, tak? Teraz głupieje, bo jesteśmy akurat na krótko, ale to jest właśnie po co ten przełącznik. I teraz w razie włączenia świateł cofania wstecznego, czyli backup light, załącza się nam tył. No i patrzę, że tak wygląda na to, że to wszystkie czujniki działają. Jest troszeczkę tutaj spaghetti, jest tych przewodów, no ale jakoś trzeba sobie będzie to ogarnąć. Tak więc nie starczy tylko sygnał z kamery, nie z kamery, tylko przepraszam, z żarówki cofania, ale jeszcze żarówkę świateł hamulcowych muszę ogarnąć w tym świetle. No i co? Tutaj jeszcze jest pokazane według instrukcji, jak montować te wszystkie czujniki, na jakiej odległości. Muszę to wszystko sobie na zderzaku rozplanować. Już wiem, jak się za to zabrać, tak więc postaram się to poskładać i będę dalej nagrywał ten film. Ok, do sygnału wzbudzających tylne czujniki trzeba odnaleźć przewód zasilający żarówkę. Jest to przewód czerwony z czarnym paskiem. W tym momencie mam podłączony multimetr, stary, ale jary, i nie pokazuje nic. Załączam zapłon, wrzucam wsteczny bieg. Żaróweczka się świeci. Podłączam masę. Tu podłączam, jak widać, pokazuje. Tak więc ten przewód jest przewodem wzbudzającym. Według instrukcji czujniki powinny znajdować się od 50 do 70 cm wysokości od podłoża oraz
środkowe oddalone od siebie o 40 cm, boczne o 30. Ja tutaj zrobiłem 35 boczne, bo samochód jest dość szeroki. Te są 40, te są 35. Teraz tak, otwory wywierce taką otwornicą dołączoną do zestawu. Tu zajrzałem sobie od spodu, nic mi nie przeszkadza. Jest miejsce pod spodem, żebym mógł to sobie po prostu bez demontażu zderzaka zrobić. Okej, otwory wykonałem. Teraz, zgodnie z instrukcją, należy te czujniki zamontować tymi oznaczeniami BC, BD, PE, BF. Tu mamy BF, po kolei tak samo, zgodnie z instrukcją. Należy zwrócić uwagę na to, by czujnik zamontować oznaczeniem up do góry. Ok, czujniki zamontowane. I teraz tak, w tej kostce od lampy przewód ten, co wcześniej pokazywałem, czerwony z czarnym paskiem, jest do przewodu czarnego break up light, czyli do świateł cofania. Przewód zielony, ten skrajny tutaj z białym paskiem, jest to przewód zasilający brake light, czyli do wzbudzania czujników przednich. Mam to sprawdzone multimetrem, tak więc już polutowane, izoluję i dalej jedziemy z tematem. Tutaj no nie będzie widać, a już mam przerzucony przewód, przewody od czujników. Te tylne mają po 2,5 metra chyba, a przednie mają po 6. Tak więc centralka będzie znajdowała się gdzieś tutaj z tyłu lub gdzieś tam koło siedzenia. Nie wiem, jeszcze zobaczę, dokąd mi to wyda. No niestety te przewody tylne mogłyby być troszeczkę dłuższe, no ale tak to już producent zaplanował. No i przód też już otwory wywierciłem pod czujniczki. Tutaj nie dało się zgodnie z instrukcją zrobić tutaj, bo też przód zakłada, że 40 cm między czujnikami i też wysokość miałaby być wyższa i nie wiem generalnie jak to producent sobie określił, ale no po prostu by tak nie wydało, dlatego też troszeczkę szerzej dałem te czujniki. Odległość między tymi została zachowana. Za 30 cm tutaj chyba 55 wyszło. No zobaczymy, jak to będzie działało. Kilka godzin później czujniki zamontowane, przewody puszczone tutaj przez tą gumę. Wezmę może światełko, było sporo kombinacji, żeby to puścić. O, tam widać czarne przewody idą przez gumę, także jest szczelnie. Dalej, w środku schowek zdemontowany, wychodzą przewody tam, następnie idą tu i progiem puszczone są tutaj. No i wszystko idzie do bagażnika. Jeszcze zastanawiam się ten monitorek, czy wyda mi po prostu od strony kierowcy, żeby go umiejscowić, czy od pasażera. No i niestety tak głupio jest, że w bagażniku to wszystko musi być, ta cała centralka. Osobiście wolałbym, żeby to było pod deską rozdzielczą, no ale tak sobie producent wymyślił. Tutaj już widać, że jest centralka podłączona, wszystko tak jak należy. No i co? Czerwony przewód do bezpieczników do przodu z przełącznikiem. No i ten monitorek też tam. Tak więc jeszcze sporo roboty, ale już widać koniec. I kolejny dzień zmagań z montażem czujników parkowania w Toyocie. Tutaj jednak zamontuję ten wyświetlacz w tym miejscu. Wygodniej, żeby było parkować. Tutaj przyciągnąłem przewód podłączeniowy. Tu jest skrzynka bezpieczników, do której się wepnę z zasilaniem tych czujników.
I teraz plan jest taki, żeby przeciągnąć to dysku rozdzielczą do schowka i puścić progiem tam do modułu. I ten przełącznik też zamontuję w tym miejscu, żeby można było te czujniki wyłączać. I zrobię to w ten sposób, że tak jak mówiłem wcześniej, potem znajdę miejsce, w którym się wepnę. Ale do tego przewodu taśmą, ładnie sobie szczepię ten z drugim, po to, żeby przepuścić przez dysk rozdzielczy. Wtedy połączę ten przewód z tym czerwonym przewodem ACC. Tak by przechodził właśnie przez ten przełącznik. I słuchajcie, odnalazłem już miejsce, w którym przebijam się na drugą stronę deski rozdzielczej. Mam taką giętką trzecią rączkę, do której już w tym momencie zaizolowałem przewody, te dwa, które ciągnę od, ten czarny jest od wyświetlacza, biały jest od przełącznika, który dalej będzie podłączony tutaj jako zasilanie tam z tyłu do czerwonego przewodu ACC stałego. I co z drugiej strony? Z drugiej strony tak to wygląda w tym miejscu między dywanikiem a tunelem środkowym. Znalazłem tam wolną przestrzeń, delikatnie, miękko pchając, sprawdzałem z drugiej strony, gdzie wychodzi. No i tak w ten sposób właśnie sobie to wynalazłem. Dalej te przewody będą szły tutaj, podłączę je, to znaczy podepnę, podczepię je dalej tutaj do tych wszystkich, które mam puszczone do modułu z tyłu. Ok, przewody przeciągnięte, przełącznik podłączony w zaślepkę tutaj. I teraz tak, został mi jeden przewód. Wpinam go w bezpiecznik, ten niebieski, 15. Jest to bezpiecznik od zapalniczki po zapłonie. Już sprawdziłem przed chwilą multimetrem. Na załączonym zapłonie działa, na wyłączonym jest nieaktywny. Bezpiecznik owinięty, założona termokurczka podgrzana, zaciągnięta. Wystarczy wpiąć w to miejsce i powinno wszystko działać. Ostatecznie tak to się prezentuje. Mam już sprawdzone, działa wszystko. Teraz pozostało jeszcze mi w przestrzeni bagażnika to wszystko ogarnąć, ułożyć. Niezłe spaghetti. Jeszcze pokażę, jak to z tyłu wygląda. Przewody puszczone tutaj w tym progu. Wszystko pospinane ładnie do siebie. Tu puszczę pod tapicerką. Trzeba było zdemontować tutaj ten uchwyt taki metalowy, by ładnie dojść. Tu zostanie puszczone pod tapicerką. Ten boczek trzeba było wykręcić na śrubę 13. Tą pusę. No i co dalej? Tutaj pod tapicerką przypuszczę i tu włożę ten moduł. Obkleję to jakimś tam taką pianką, żeby nie stukało. No a tutaj mam zarobione oczko pod śrubę mocującą lampę i tu idzie masa do tego modułu, czyli ten czarny przewód Grand. Przysuń się do czujniku. Jeszcze. Dobra, z lewej. Ok, idź w stronę domu teraz. Tak, z prawej się włącza. No i jest bardzo dobrze. Tak, bardzo dobrze jest. No i dobra. I teraz nie działa, bo mam wsteczny. Tak, no podejdź. Zrzucam wsteczny. I teraz tak, nie mam hamulca. Lekko naciskam hamulec. No i podejdź teraz. Dobra, pokazuję. Weź bardziej do majorka, w lewo. Bardzo dobrze. Odsuń się trochę do tyłu. I podejdź jeszcze raz do przodu. Dobra, i teraz w stronę domu idź. Bardzo dobrze. I pokazuję ten. 0,4 metra, 0, 0,3, a zbliż się. Dobra, i weź odsuń się teraz do tyłu. Jeszcze. 8. Jeszcze. Dobra, i podchodź powoli do przodu. Nie wyłapuję, a podchodź trochę do przodu. Dobra, 0,8. No, zbliżaj się.
No i zbliżaj się do przodu. Dobra. I teraz wyłączę przełącznikę. I finalnie moduł został włożony w siatkę. Taki woreczek, który zabezpieczony jest trybką. Postawiony do pionu tak, że jakaś wilgoć czy coś po prostu, żeby ściekało w dół. I przypięty został na trytki tutaj do tego wzmocnienia. To wszystko będzie ładnie schowane tutaj pod tapicerką. Przypiąłem ze względu na to, żeby on nie latał i nie dawał jakichś dźwięków dziwnych. A tutaj widzimy, jak zarąbiście jest wygłuszona Toyota. Czyli praktycznie wcale. Dobra, dzięki za obejrzenie filmu. Pozdrawiam, cześć.